a matka jego zachowywała wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Droga Przemyska, rodzina Różańcowa, tak trzeba was, drodzy bracia i siostry, pozdrowić, gdy jesteście tutaj w Jarosławskiej kolegiacie, czy obok kolegiaty. Jesteśmy przecież jedną rodziną. Tak jak ta święta rodzina, jesteśmy zapatrzeni w Jezusa, naszego Zbawiciela. To dlatego, odmawiając modlitwę różańcową, rozpoczynamy ją od wyznania wiary. Wiary w Boga, który posłał swojego Syna na ziemię, bo to by nas zbawił. Ta wiara nas łączy. Zawsze, ilekroć kilka razy w ciągu dnia bierzemy do ręki różaniec, bo to by rozważał tajemnicę naszej wiary. Łączy nas Słowo Boże, które rozważamy w myśl zaleceń świętego Jana Pawła II, proponującego tajemnicę światła i proponującego, aby przy każdej tajemnicy zatrzymać się nad tym, co niesie ze sobą Słowo Boże, by to Słowo kontemplować, rozważać, tak jak to czyniła Najświętsza Maria Panna, choćby w opisie ewangelicznym, który przed chwilą został nam zaprezentowany. Bo Matka Boża jest Matką Słowa Wcielonego, to, które stało się ciałem, to, które przemówiło, objawiając w sposób szczególny i najpiękniejszy tajemnicę Boga, tajemnicę Jego Królestwa. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Przez Słowo, przez Boga, który stał się człowiekiem, Bóg przemówił do ludzi. A Matka Boża przyjęła to Słowo. Przyjęła to Słowo do swojego serca. Przyjęła to Słowo pod swoje serce, stając się Matką Zbawiciela. Przyjęła to Słowo z wiarą, z miłością i z nadzieją. Pan Bóg przemawiał do nas przecież w Starym Testamencie wiele razy i na różne sposoby, przez proroków, przez mężów wybranych przez siebie, a w końcu, jak wiemy, przemówi do nas przez swojego Syna Jezusa. To szczególny drogowskaz dla nas, którzy bierzemy do ręki różaniec. To drogowskaz, który pozostawia nam Maria. Przyjąć Słowo, rozważać to Słowo, rozważać to Słowo, powtarzając słowa pozdrowienia anielskiego. Nie tylko przyjąć to Słowo, ale je rozważać i według Twego Słowa żyć. I Maria jest wzorem właśnie takiej drogi, by kształtować swoje życie według Słowa Bożego, które jest do nas, do każdego z nas skierowane. Ona jest naszą Matką. Przepiękne było dzisiejsze drugie czytanie zaczerpnięte z dzieł apostolskich. Maria jest obecna we wspólnocie Kościoła. Trwa w nim na modlitwie, ucząc otwartości na działanie Boże, na działanie Ducha Świętego, ucząc także i kontemplując, rozważając to wszystko, co się stało do tej pory, a więc to, co stało się w Betlejem, to, co stało się w następnych etapach życia Chrystusa, łącznie z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Maria trwa imiennie z każdym wierzącym w Chrystusie, wierzącym w Chrystusa, ze wszystkimi apostołami, z każdym z nas, znanym jej po imieniu. Ona jako Matka Kościoła uczy nas trwania przy Słowie, które stało się ciałem. Ona w imieniu Kościoła prosi, abyśmy również czynili to samo, bo jest nauczycielką wiary. Wiara to przecież przyjęcie za prawdę jakiejś tajemnicy, choćby tych 20 tajemnic, które rozważamy. Wiara jest potrzebna do zbawienia i rodzi się ze słuchania Słowa. Jeszcze raz powtórzmy, z rozważania tego Słowa. Matka Boża jest mistrzynią i nauczycielką w słuchaniu, w rozważaniu. Przypomina nam o tym zawsze, ilekroć bierzemy do ręki Pismo Święte, kiedy czytamy nie tylko opis cudów Kani Galilejskiej, gdzie Maria mówi wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, to czyńcie, ale także przypomina nam o tym poprzez objawienia fatimskie. Idąc drogą Różańca Świętego, rozważając tajemnice związane z objawieniami fatimskimi, mieliśmy okazję wrócić myślą do tych wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu.
przed nami stanęły nie tylko w postaci tych trojga dzieci jarosławskich, Łucja, Franciszek i Hiacynta, przede wszystkim stanęła Maria. Pytamy się, o co chodziło Marii w tych objawieniach, jakie przesłanie skierowała do swoich słuchaczy, do dzieci, do tych, którzy zechcieli przyjąć orędzie mówione, składane z takim wielkim samozaparciem przez dzieci 100 lat temu. Przede wszystkim Matka Boża chciała wprowadzić dzieci i cały świat, każdego z nas, światło. Światło niegasnące, którym jest Chrystus, nasz Zbawiciel. To dlatego święty Franciszek jako jedno z tych dzieci mówił o tym, że znalazł się nagle w jakimś wielkim świetle. A Hiacynta powiedziała, że jej serce rozpaliło się jakimś niezwykłym ogniem, które płonęło, ale tego serca nie spalało. Matka Boża wprowadziła więc dzieci w światło, które jest symbolem samego Boga, przyjaźni z Panem Bogiem. Stąd też tak bardzo mocno były obecne te elementy światła, choćby elementy tańczącego słońca w objawieniach fatimskich. Matka Boża wprowadza także i dzieci nas wszystkich na drogę pokuty i modlitwy. Ukazuje nam niezwykłą drogę, która zdolna jest pokonać różne trudności przez modlitwę i przez pokutę. Ale jednocześnie wskazuje naprawdę wiary, których w sposób szczególny powinniśmy strzec. Przede wszystkim na Eucharystię. Na to, że istnieje wielka tajemnica naszej wiary, która jest obecność, realna, rzeczywista obecność Chrystusa między nami. Wskazuje także na to, że istnieje świat duchowy, świat aniołów, którzy przychodzą po to, aby nam pomagać. Ale także przestrzega przed ogromem zła, które niesie ze sobą każdy grzech. I grzech, który prowadzić może człowieka do wiecznego potępienia, czyli do piekła. Że istnieje czyściec. Maria wspomina o tym, że lekarstwem na to, jak wspomniałem przed chwilą, jest modlitwa i pokuta, dążenie do świętości. Możemy powiedzieć, drodzy bracia i siostry, stojąc na początku roku szkolnego czy roku akademickiego, że Matka Boża zleca nam pewne lekcje do odrobienia. Jakie to są lekcje? Przede wszystkim ta lekcja, która jest bardzo ważna i aktualna po dzień dzisiejszy, to lekcja pokory wobec Pana Boga. Lekcja pokory wobec Pana Boga, którą ona zademonstrowała poprzez przeżycie sceny zwiastowania. Oto ja, służebnica Pańska. Wiedząc o tym, że została wybrana, wyposażona w tak wielkie łaski od Pana Boga, nazywa się służebnicą. A pokora jest początkiem, matką wszelkich cud. Pokora jest niezwykle potrzebna, nieodzowna do świętości, do zbawienia. Za pokorą idą inne cnoty, choćby ta, która naprawiła nieposłuszeństwo pierwszych rodziców. To miłość. Miłość, która ogarnia przede wszystkim Pana Boga, która jest skierowana do Pana Boga, ale także i do drugiego człowieka. Miłość służebna, jak wobec świętej Elżbiety, ale także wobec nowożeńców Kani Galilejskiej, wobec każdego z nas. Trzecią lekcją, która jest bardzo ważna i aktualna po dzień dzisiejszy, to wezwanie do przebudzenia, do wyjścia z marazmu. Trzeba poprzez to przebudzenie stanąć po stronie Pana Boga, trzeba obudzić w sobie powołanie do świętości, które jest w nas zakodowane od momentu Chrztu Świętego. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świętymi, aby walczyć z grzechem, tak jak potrafimy, z każdym grzechem. To orędzie fatimskie niesie ze sobą także budzenie w nas nadziei. Można na tajemnice fatimskie popatrzeć z perspektywy katastrof, klęsk, które przyszły już na świat, jak choćby straszna II wojna światowa i czasy powojenne. Ale można i trzeba popatrzeć na słowa Maryi, poszukując tam nadziei. Nie wszystko jest stracone. Świat nie jest skazany na unicestwienie i na bezduszne zakończenie jego istnienia. Świat jest powołany do zbawienia.
My mamy mieć nadzieję w Marii, a właściwie Bogu, do którego Maria nas prowadzi. Fatima niesie ze sobą przesłanie nadziei. I jeszcze rzecz bardzo ważna, którą trzeba sobie uzmysłowić, to to, że Matka Boża zwraca uwagę na treści ewangeliczne i zachęca nas do ewangelizacji. Przecież wezwanie Marii, które można by skondensować w wezwaniu do pokuty, do modlitwy, do odmawiania różańca, jest powtórzeniem słów Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Szukajcie Królestwa Bożego, budujcie Królestwo Boże. Matka Boża do tego nas wzywa, zachęcając także poprzez postawę dzieci fatimskich do ewangelizacji, do głoszenia tej prawdy tam, gdzie jesteśmy, i w swojej rodzinie, i w swoim środowisku, i w swojej parafii. Stąd też, drodzy bracia i siostry, orędzie fatimskie jest niezwykle aktualne. Ksiądz moderator Różowego Różańca, ksiądz Jan, wspomniał o tej niezwykłej aktualności zagrożeń, które stanęły przed papieżem Leonem XIII. Możemy powiedzieć, że rzeczywiście podobne zagrożenia są także i przed Kościołem współczesnym, przed światem współczesnym. Wiedział o tym święty Maksymilian, zakładając rycerstwo niepokalane. Wiedziała o tym i przypominała nam o tym Maria w dalekiej Portugalii, przypominając o zagrożeniach i pokazując drogę wyjścia z tych zagrożeń. Zwracał na to uwagę także nasz święty rodak Jan Paweł II, który niejako wydobył na światło dzienne objawienia fatimskie także poprzez okazanie wdzięczności Matce Bożej Fatimskiej za uratowanie życia. On właściwie dał światu ten znak po to, abyśmy nie tylko dziękowali Panu Bogu za to, że zachował jego życie i że, jak on sam powiedział, jedna ręka wystrzeliła pocisk, druga kierowała tym pociskiem, chroniąc go od śmierci. Święty Jan Paweł II poprzez swoją postawę i poprzez swoją miłość wobec Matki Bożej, stając się totus tuus, jej sługą, zachęca nas, abyśmy wsłuchiwali się w to orędzie Matki Bożej z Fatimy, ufając mocno w to, że tak jak w historii, tej po objawieniu fatimskim, Matka Boża i modlitwa różańcowa spowodowała wiele cudów, tak samo Matka Boża spowoduje cud i w naszej ojczyźnie, w naszych sercach. W tej ojczyźnie bardzo małe, jak im są nasze rodziny, w tej większej, jak jest parafia, czy diecezja, czy ojczyzna. Przecież trzeba nam modlić się przede wszystkim o pokój w sercu, o pokój między nami. Trzeba modlić się o to, abyśmy wspólnym wysiłkiem budowali tutaj lepszą rzeczywistość, ale przede wszystkim, abyśmy nie zatracili naszej wierności Ewangelii i szli drogą wskazaną przez Marię. Tak czynili w przeszłości ci, którzy w Austrii 62 lata temu prosili o to, żeby w kraju zapanował pokój. Tak prosili również ci, którzy w dalekich Filipinach chcieli zrzucić w latach 80. jarzmo dyktatury. Tak prosili ci, którzy mieszkali w Europie Wschodniej, prosząc o to, aby nawróciła się Rosja. I dawny przecież Związek Radziecki właśnie wtedy, po poświęceniu niepokalanemu sercu Marii, w krótkim czasie zaprzestał budowania tego systemu, który pociągnął za sobą istnienie wielu ludzi i płacz wielu ludzi. W 1991 roku, to nie przypadek, 25 grudnia, nastąpił koniec tego imperium. Ale wiemy, zło jest między ludźmi. Ten konkol się pojawia. Trzeba wyruszyć na pokonanie tego zła z niezwykłym orężem, jakim jest różaniec. Stąd też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy nie wstydzą się modlitwy różańcowej, którzy biorą do ręki różaniec po to, aby był orężem w walce o dobro,
walce o świętość, walce o zbawienie swoje, ale także i całego świata. Zapewne Matka Boża i ci wielcy czciciele Różańca Świętego o to by nas prosiła dzisiaj. Odmawiajcie różaniec. Praktykujcie pierwsze piątki miesiąca, pierwsze soboty miesiąca po to, aby nasze serca były podobne do serca Jezusowego. By nasze serca były podobne do serca Marii Niepokalanego, zawsze otwartego na Słowo Boże, na to Słowo, które Maria rozważała, zapamiętywała i według tego Słowa żyła. Oby każdy z nas Słowo Boże miał przed oczyma, by to Słowo Boże rozważał, by nasze życie było zgodne z tym, co usłyszymy od Pana Boga w Słowie Bożym. Amen. Powstańmy.